początkiem grudnia we wnętrzach Zamku Cieszyn odbyła się konferencja podsumowująca projekt pilotażowy Młodzież w Punkt. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Czas na podsumowanie tego pilotażowego projektu. No jak on się udał? Znakomicie. Dzisiaj musimy podsumować, bo takie są wymogi projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z ministerstwa. Natomiast to jest początek dalszej współpracy z młodymi ludźmi. Ten punkt dalej będzie otwarty, będzie funkcjonował, ponieważ tegoroczne efekty całego roku współpracy są znakomite. No właśnie, no to przypomnijmy, bo to projekt z dofinansowaniem, o co głównie chodziło? My wiemy, że skierowany dla młodych, ale co było celem tegoż projektu? Na czym on polega? Chcieliśmy zaproponować młodym ludziom dodatkową, innowacyjną formułę zajęcia się nimi, tak żeby skutecznie zaktywizować ich na rynku pracy. No więc temu służyła praktyka z mentorem i bon na prawo jazdy, bo wszyscy wiemy, że powiat cieszyński jest jednym z największych powiatów ziemskich w kraju, bardzo rozległy. Zatem, żeby umożliwić skuteczną komunikację i dotarcie do pracodawcy, właśnie taka formuła bonu na prawo jazdy i praktyki z mentorem, taka formuła, żeby młody człowiek poszedł do firmy i w tej firmie, korzystając z wiedzy, doświadczenia właściciela, mentora, mistrza, mógł się w bezpiecznych warunkach uczyć i zdobywać wiedzę i swoje kwalifikacje. My lubimy liczby. Czy można właśnie w liczbach, ile osób skorzystało, tych młodych osób z tegoż projektu? Jak to wygląda? Punkt działa codziennie. W związku z tym przez cały rok niemal 1000 osób skorzystało z tego punktu z różnych form wsparcia, bo ja mówię o konkretach, ale były również porady indywidualne, były jeszcze szkolenia, były spotkania zbiorowe, także bardzo, bardzo dużo różnych form wsparcia dla młodych ludzi i tak jak powiedziałam, 1000 osób skorzystało z punktu, 80 osób uczestniczyło w warsztatach tematycznych, było ponad 100 godzin porad specjalistów i 30 osób objętych wsparciem właśnie w postaci tych innowacyjnych instrumentów praktyki z mentorem i bonu na prawo jazdy. Czyli to dobre podsumowanie, patrzę na panią dyrektor, pani dyrektor zadowolona. Punkt będzie działał cały czas, rozumiem. To przypomnijmy, w jakich godzinach, w którym miejscu, jakby jeszcze ci młodzi ludzie cały czas chcieli korzystać, a myślę, że będą chcieli. Punkt działa w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, Plac Wolności 6 w Cieszynie. Działa codziennie, w jeden dzień w tygodniu, czyli we czwartki działa od 8 do 17. A każdy pozostały dzień od 8 do 15. Serdecznie zapraszamy młodych ludzi. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, wszystkim gratuluję. Życzę, żeby ten rok, który spędzili u mentorów w miejscach pracy, korzystali z różnorodnych form aktywizacji, żeby przyniósł im zadowolenie, satysfakcję, a nade wszystko kwalifikacje i znakomity start na rynku pracy. No właśnie, powiedzmy jeszcze króciutko, bo to projekt z dofinansowaniem i jaka to jest kwota tego dofinansowania? Niemal 1 000 000 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.